Witam. Dzisiaj troszeczkę wam chciałem powiedzieć o eukaliptusie. Jest to zarówno drzewo, jak i krzewy. Jest ich ogólnie około 600 gatunków, czyli bardzo dużo. Ja go miałem posadzonego, no ale niestety nie przeżył mi zimy. Nie wiem, tylko mi zostało troszeczkę liści, co po nim miałem. Troszeczkę zblendowałem sobie, co tak mi zostało. No i oleje, które z niego również są. Oleje można również kupić byle gdzie. W sklepach, tylko patrzę, żeby jakąś dobrą jakość kupić, żeby nie był jakiś syntetyczny i tak dalej. Stosować to można wewnętrznie, jak i zewnętrznie, obydwoje. Tutaj takie z historii, bo to pochodzi głównie z Australii przeważnie, jest to drzewo, się wywodzi tutaj aborygeni, to są ci tacy jak gdyby rodowici Australijczycy, którzy tam żyją super właśnie tak, jak się powinno. Oni używali przeważnie eukaliptusa na różnego rodzaju choroby gorączkowe. Liście jego przykładali na jakieś rany, na jakieś zapalenia skóry. Używali go również na szkarlatynę, malarię, cholerę i tyfusa. Natomiast przykładowo w tradycyjnej medycynie chińskiej takim olejkiem rozcieńczonym smarowało się stawy przy artrozie i dnie. I również smarowano skronie, jeżeli głowa bolała kogoś. Teraz takie inhalacje przykładowo z tego bardzo fajnie nam pomagają na różnego rodzaju zapalenia zatok, rozpuszczają nam te wydzieliny w oskrzelach i w głowie, jeżeli jest tych, i hamują przede wszystkim rozwój bakterii i grzybów. Taki rozcieńczony olej również można nacierać nim klatki piersiowej przy jakichś zapaleniach płuc czy zapalenia oskrzeli przy astmie. Jeżeli też go można go rozcieńczyć i przykładowo smarować go na miejsce, gdzie mamy grzybicę strzygającą, na reumatyzm można sobie zrobić liście, zalać wtedy spirytusem, czyli te tutaj. Zalewamy je sobie spirytusem i odstawiamy na 3 miesiące, a potem właśnie tym, co nam wyjdzie, przecedzamy to sobie i nacieramy te miejsca, które nas bolą. Odwar z liści eukaliptusa jest też bardzo fajnym na czerwonkę, tyfusa, biegunki i wymioty, czyli tutaj sobie wygotowujemy znowu takie liście. No i również takie olejki można przykładowo do gorącej wody dawać. One wtedy nam wyparowują jak gdyby, albo na takie specjalne podgrzewacze są do olejków, można kupić na takie świeczki małe. One nam wtedy dezynfekują powietrze, jeżeli ktoś jest chory w domu, one zabijają wszystkie zarazki, wirusy. No i po prostu dezynfekuje cały pokój, także tutaj widzicie, no jest dużo zastosowań tego zioła. Szkoda, że u mnie padł, no ale nie szkodzi. Można kupić w sklepach zielarskich są te, bo nie będę następnego dawał. Może mu nie spasowała ziemia, może go zamroziło za bardzo, nie wiem, to młode drzewko było, nawet dwa miałem i obydwa poszły. Były dwie różne odmiany i obydwie nie wytrzymały, no nie wiem. W sumie nie powinien wytrzymać, no ale, bo miałem taki właśnie, że powinien. No ale nic, dobra, tyle na temat, pozdrawiam.